Muda! Witam, wczesne godziny środowego dnia. Jestem w Rewie sam, z Noxem i wszystkie tereny, które robiłem Garethem, dzisiaj spróbuję poprawić nowiutkim sprzętem. Fantastyczna pogoda dzisiaj, jak na listopad. Jest ciepło, nawet za ciepło się ubrałem, można powiedzieć. Niebo ma delikatne obłoczki, ciepło naprawdę. Takie dni mogłyby być codziennie, to sezon na pewno nigdy się nie skończy. Ja się wbijam do wody i już przechodzę na GoPro. Wyszedłem z wody, zmieniam miejscówkę, jadę do Pucka. Żałuję, że nie mam za bardzo czym się pochwalić. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że zmieniło się troszkę dno tutaj w Zatoce w Rewie, czy po prostu ja jeszcze na tyle nie potrafię obczaić sprzętu. Na Rewę mógłbym jeszcze od strony morza spojrzeć, ale boję się, że tam jest po prostu za głęboko, no i na wodery to nie jest jeszcze pora roku. Już nie jest pora roku. Także jadę do Pucka. Najpierw lewa, później prawa strona od mola. Zarygali całe blisko. Tak fajnie dzisiaj jest, że naprawdę nie do wiary, że to końcówa listopada. Znowu Puck. Znowu idę do zatoki. Sygnał 14. Według mnie powinna być to zawleczka i teraz sprawdzimy, na ile skutecznie to rozróżniam już. No to trafiłem, jest zawleczka. Wiem już, czego pomijać. Sygnał 10, jak 10 groszy. Łapię cały czas jakieś monety. Kilka groszówek, kilka 10-20 groszówek, a teraz taki większy nominał. Jest pierwsza dwójeczka Noxem. Jest git. Sygnał 20, taki kolczyk, cały czas mi uciekał przez otwory w sicie, ale w końcu okazałem się sprytniejszy. Już trzecie sreberko Equinoxem, super. Dokładnie w tym miejscu, ale dzień wcześniej udało się trafić taki kolczyk. I to było moje drugie sreberko Noxem. A pierwszym sreberkiem na Noxie to taki krzyżyk. Zbir mówił, że jest to krzyż maltański z napisem Jeruzalem, Jerozolima. Fajne takie sreberko. Zawieszka. I to było moje całkowicie pierwsze srebro na Noxie. A także takie dwa nieśmiertelniki. Sygnał 3 i sygnał 7, o ile dobrze pamiętam. Znowu 20 groszy. Słoneczko zachodzi, idzie na zachód. Przejdę chyba na drugą stronę tego okrąglaka, czyli na lewą stronę i tam spróbuję jeszcze troszkę. I tradycyjnie lewa strona od okrąglaka. Tutaj było zawsze fajnie. No to za chwilę poprawka, albo inaczej nazwę to, dogrywka. Dziś kolejny Michael Jackson z PRL-u, chyba 10 zł. Romantyczny zachód słońca z perełką. Tylko ja i perełka. 50 groszy perel. Pora na podsumowanie prosto z mola. Po przemyciu, zobaczcie. Taka duża garść perelek. Znaczy tu nie są tylko perele. Jest tu też masa współczesnych 20 groszówek, 50 groszówek. Groszówek razem jakieś pewnie z 5 zł będzie. No jeszcze 2 zł. Tu jakiś syf, kluczyk, oczywiście cała masa kapsli, złomu, zrywek i to by było na tyle.
Do następnego. Hej.